jakość obsługi, rozmowa może być zarejestrowana. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zakończenie połączenia i skorzystanie ze strony fedex.com/pl. Przesyłki krajowe, wybierz 1. Przesyłki międzynarodowe. Zlecenie odbioru przesyłki, wybierz 1. Status twojej przesyłki, wybierz 2. Jeśli dzwonisz w innej sprawie, wybierz 9. Więc wybieram 9. Wyceny oraz informacje o ofercie usług. Godzina. Wybierz 1. Pomoc w zakresie narzędzi automatyzacji, wybierz 2. Rozliczenia i płatności. Informujemy, że zlecenie odbioru przesyłki złożyć możesz również korzystając z formularza zleceń na stronie fedex.com/pl. Konsultanci Biura Obsługi Klienta FedEx pozostają do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, od 8 do 18. Jest 16:50 i koniec, już nikt nie odbiera. Tak właśnie pogrywacie z klientem, ze mną. Ja chciałem wyjaśnić tutaj przesyłkę i zamówić. Tutaj oczywiście się też nie umiałem zadzwonić. O godzinie już 16:35 nie umiałem się dodzwonić, a dzwoniłem w sprawie, żeby ściągnąć tą przesyłkę, co tu mam napisane, z Stalowej Woli. I chciałem wyjaśnić przesyłkę. Dlaczego do dziś, kurwa, do dziś, kurwa! Nie wróciła do mnie ta przesyłka od Wojciecha, od Wojciecha Jędrzejczyka. Ta kurwa z Krakowa, ta kurwa z Krakowa! Co szła 10 dni i kurwa drugie tyle pewnie będzie szła, żeby mi zwrócić. Ja kurwa rozumiecie, to chcę to zwrócić na... właścicielowi, kurwa zrozumcie to. Wy zwracajcie tam! Już mnie kurwica bierze, naprawdę! Zapłacicie za te rozstrój nerwowy! Zapłacicie mi to, kurwa! Odchodzą mi klienci! Nie mam na to być, kurwa! Przez wasze fartactwo! Chciał wyjaśnić, kurwa, co z tą przesyłką też do Krakowa z dnia wczorajszego, do Pauliny Kałużnej. Proszę bardzo, inne sprawy. Zawsze tam mi odbierali. Kurwa, patrzcie! Jest przed 17. Przed 18, kurwa, ponad godzinę! A wy już, kurwa, tam nie pracujecie! Nie ma kto odebrać telefonu, rozłącza się wszystko! Upomnę się, ktoś, kurwa, milion zapłaci za ten rozstrój mój nerwowy i za to, że nie mam za to żreć teraz przed was, bo klientów, kurwa, ja mam! Dlaczego tak, kurwa, traktujecie mnie? Oczywiście ta sama, kurwa, pracownica! Sokłowała, dzwoniła, nękała mnie, straszyła, kurwa! 21. 999! Przyjmowała te zlecenie wczoraj do Krakowa. Zobaczymy, kurwa, co z tą przesyłką właśnie się dzieje. Może to wam działa, wy, kurwa, tam... Naprawdę postępujecie ze mną jak z gównem! No nagrywajcie, ja też nagrywam was, kurwa! Do tego nie odpuszczę, nie odpuszczę wam, kurwa! Zapłacicie za to! Obiecuję wam to! Zapłacicie, kurwa, za to! Tak jak te chamy na Śląsku! Do których się upomina CBŚ! Do was tak samo, kurwa, was trzeba wyeliminować z tej Polski! Za to łamanie konstytucji! Cały czas! 76 artykuł, kurwa, tam go wam nie podaruje! Robimy status. W systemie automatycznego sprawdzania statusu przesyłki prosimy o wprowadzenie numeru przewodniczącego. No przepraszam, kurwa, już! Słuchajcie, 601, kurwa, numer 45300 7 0048. Słuchamy. Przesyłka o numerze 6014. Ta godzina. No jak, kurwa, do tej pory? Czemu kurwa? No czemu jej nikt nie doręczył, kurwa, w tym momencie, co wy, kurwa, robicie ze mną? No czemu, kurwa, żądam odpowiedzi, kurwa, z tym, na... Żądam od was odpowiedzi. Gdzie ta przesyłka, kurwa, jest, jaki macie?
Czemu to teraz jest dolecona? W serwisie dzień następny, kurwa, za to zapłaciłem. Tracę kolejnego, kurwa, przez was klienta! Wy zwyrodniacy! Czemu tak się mścicie? Bo co to się wypełniało w Kozowie? Prawie wam! Ten babie! Numer 9999! Tak się, kurwa, teraz mści, odbija się to na mnie, na mojej firmie! Bo się by wygarnęło wam, jak ciulacie, jakie są u was nieprawidłowości, zgłosiło się reklamacje. Przez to nas niszczycie tak teraz, tak? Nie, moją firmę, moje zdrowie psychiczne. Nie odpuszczę wam. Jesteście gorsi, kurwa, niż tu na Śląsku. Te spółki miejskie, co notorycznie to robiły, już nie robią, klękają przede mną. Przed konsumentem, przed obywatelem, a wy, kurwa, jeszcze gorsze kurestwo zrobiliście teraz. Przesyłka dalej w samochodzie. Chciałem teraz zadzwonić po ten numer, wyjaśnić, gdzie ona jest ta przesyłka. Nie rozmawię się, bo to 18, a która, kurwa, jest? 16:55. Dlaczego, kurwa, tam już nikt nie odbiera? Policzę się z wami, naprawdę, kurwa, zapłaczecie za te krzywdy, mojej firmy. Obiecuję to wam, kurwa, obiecuję. Wy tam w tym, kurwa, FedExie, wy Polaczki, jak niszczycie, psujecie dobrą imię mojej spółki i spółki FedEx. Rękoma tej wykolejonej 9999. Tej wykolejonej baby, waszej pracownicy. Co jeszcze rękała mnie telefonami, zastraszała. Tak, kurwa, nie będziecie robić w mojej Polsce, w Polsce Prawa i Sprawiedliwości. Wy, kurwa, ja wam to udowodnię. Rozliczę was, wykończę was w ramach obowiązującego prawa. Rozliczymy was, przyjdziemy po was, znajdziemy was i rozliczymy z ministerem Ziobro, z rzecznikiem praw konsumenta, ze wszystkimi. Koniec, kurwa, będzie z wami, będziecie, nie wyjdziecie z długów. Komornik, Izba Skarbowa i do pierdla. Amen! Będziecie golasami. Skończonymi, kurwa, golasami. Wy z tego całego FedExu. Odpowiedzialni za ten stan rzeczy. Amen.